Monika Olejnik, kropka nad i witam w Wolnych Mediach, a moimi gośćmi są Agnieszka Pomaska, Koalicja Obywatelska. Witam panią posłankę. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. I Zbigniew Bogucki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana posła. Dobry wieczór, witam państwa. Proszę państwa, tak jak wszyscy zapewne wiedzą, Ryszard Czarlecki został zatrzymany przez CBA, zatrzymana została jego żona Emilia H., a wszystko ma związek z Kolegium Humanum, czyli z przekrętami, które odbywały się na tej uczelni, gdzie można było sobie kupić dyplom MBA albo też ukończenie szkoły, gdzie mogli kupować sobie i studenci zagraniczni. I gdzie była krótka ścieżka do tego, żeby znaleźć się w spółce Skarbu Państwa w radach nadzorczych, bo jak wiemy, dzięki temu, że ktoś miał dyplom MBA, mógł pracować w spółce Skarbu Państwa. Jak pani myśli, pani posłanko, dlaczego dopiero teraz po takim czasie prokuratura się tym zajmuje? Wiemy, że jest nowa prokuratura, która wszczyna śledztwa, ale o tej sprawie pisał Newsweek już w 2022 roku. Dokładnie opisywał ten korupcyjny styl, który panował na tej uczelni. No, w 2022 roku prokuratura była pod panowaniem Zbigniewa Ziobro i wszystkie sprawy niewygodne dla ówczesnej władzy były po prostu zamiatane pod dywan. Znaczy, tak się działo przez ostatnie 8 lat i dzisiaj po pierwsze przywróciliśmy normalne funkcjonowanie instytucji państwa, prokuratury, wszystkich urzędów, instytucji, które nadzorują funkcjonowanie państwa. I podkreślę, nadzorują niezależnie od tego, czy ktoś jest z opozycji, czy z partii rządzącej, czy był w partii rządzącej, czy dzisiaj jest w opozycji. Instytucje państwa muszą wykonywać swoje funkcje, swoją rolę i dzisiaj prokuratura to robi. Wraca do spraw, które próbowano zamieść pod dywan. Żadna sprawa pod dywan nie zostanie zamieciona. Czy pan, panie pośle, będzie bronił pana Ryszarda Czarneckiego? Jestem adwokatem z zawodu i broniłem wielu moich klientów. Ale pytam pana jako polityka. Natomiast jako polityk, jako parlamentarzysta, ja zawsze działam zgodnie z prawem, także takie sytuacje ocenia zgodnie z prawem, w przeciwieństwie do tego, co robi Donald Tusk, który mówi, że można czasami prawa nie stosować, ale wracając do tej sprawy. Są organy państwa, jeżeli to organy państwa, przede wszystkim niezawisłe, niezależne sądy, bo co do prokuratury, to ta prokuratora z niezależnością i niezawisłością nie ma nic wspólnego. Mówi pan o czasach Zbigniewa Ziobry, tak? Mówię teraz, panie redaktor, doskonale mnie pani rozumie. No dobrze, ale niech pan, ale może ja panu zacytuję. Ja mówię, nikogo nie zamierzam bronić. Tanio i szybko, nawet w kilka miesięcy, dwaj panowie Czarnecy, Paweł, europoseł PiS, Ryszard, stworzyli maszynkę do produkcji dyplomów MBA, którą torują partyjnym nominatom drogę do państwowych posad. Bardzo ciekawy cytat, tylko 23 czerwca 2022 roku. Proszę pana, Newsweek. A od ilu Bodnar jest w prokuraturze? Od 9 miesięcy? Tak. No właśnie, no to dlaczego to nie nastąpiło w styczniu, w lutym, marcu, tylko teraz służby to robią? W styczniu został, w lutym został zatrzymany rektor, proszę pana. W areszcie jest rektor, a przez dwa lata, W tej uczelni odbierali dyplomy zarówno politycy, ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością i z Platformą Obywatelską, z innymi środowiskami politycznymi. Jeżeli te dyplomy zostały wydane w sposób niezgodny z prawem, to te osoby powinny być rozliczone. Jeżeli były osoby, które uczestniczyły w tym procederze nielegalnym i są dzisiaj na to dowody, to te osoby powinny ponieść karę. Czy no tak będzie, właśnie, to zobaczymy, bo póki co to ani pani poseł, ani pani redaktor nie podejmuje wyroku w tej sprawie. I jedna rzecz, bo pani opowieść była niezwykle ciekawa o prokuraturze, o CBA, tylko jakby problem jest jeden, ona nie była związana z rzeczywistością, bo ja pamiętam taki przypadek świętej pamięci jednego z naszych senatorów, którego akurat służba się zajęła. Pamiętam taki przypadek Rady Nadzorczej za naszych pan może wymieniać różne przypadki. Panie redaktor, proszę panu posłowi wyjaśnić, dlaczego że CBA czy prokuratura nie zajmowała się sprawami. Proszę pana, moje pytanie dotyczyło, dlaczego prokuratura Zbigniewa Ziobro nie zajęła się tą sprawą w 2022 roku, proszę pana, kiedy ukazał się artykuł. Jeżeli pani uważa, że ja mam wiedzę na temat postępowań, jeżeli pani ma wiedzę na temat postępowań karnych, to ja się zapytam, skąd pani ma tę wiedzę, bo ta wiedza powinna być zarezerwowana tylko dla śledczych, a jeżeli Onet, inne gazety mają większą wiedzę niż prokurator generalny, ostatnio prokurator generalny powoływał się na takie źródła, no to myślę, mamy do czynienia z odwróceniem sytuacji. Myślę, że sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości jest taka, że państwo czytają gazety, nie czytają tylko do rzeczy, czy też w sieci, czytają również Newsweeka. Od wielu lat było wiadomo, co robił pan Czarnecki na kolegium w tej uczelni i jak wiadomo, cały czas był człowiekiem bliskim Jarosława Kaczyńskiego. Czy to nie dziwi, pani poseł? Pani posłanko? Znaczy, wszystko dziwi, ale może zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle tak się stało? Bo powinniśmy wrócić do 2016 roku, wtedy, kiedy pod koniec 2015 roku PiS zaczął rządzić i później zaczął wywracać instytucje państwa do góry nogami. To w 2016 roku wprowadzono ustawą zasadę, że dyplom MBA uprawnia do zasiadania
w spółkach Skarbu Państwa, w radach nadzorczych spółkach Skarbu Państwa. I to jest geneza problemu. Postanowiono obniżyć wymagania do tego, żeby nadzorować spółki Skarbu Państwa. Ja pani powiem, kto głosował wtedy między innymi za tą ustawą. A głosował na przykład pan Przemysław Czarnecki, syn pana Ryszarda Czarneckiego, jak i wszyscy inni posłanki, posłowie Prawa i Sprawiedliwości. I powiem więcej, poprawki senackie w tej sprawie Demokratycznego Senatu były odrzucane podczas słynnych obrad w sali kolumnowej. Pan ja się wiem, śmieje, co pana pan tak się śmieje, ale w ekspresowym trybie, w ekspresowym tempie przepchnięto kolanem w 2 tygodnie ustawę przez Sejm i wysłano do prezydenta po to, żeby pańskie koleżanki i pańscy koledzy mogli kupować sobie dyplomy MBA. Może pana posła śmieszy to, że pan Ryszard Czarnecki jeździł do Brukseli ciągnikiem siodłowym. Nie. Albo, mnie w ogóle nie śmieszy to, że Donald śmieszy... mówi, że można łamać prawo. Proszę pana, że rozmawiamy to jest o demokracji. Proszę pana. Czy łamano prawo przez tyle lat? Bo dla mnie jednak rozmawiamy premier w tej chwili, i to, co mówi premier, jest ważniejsze niż Ryszard Czarnecki. Rozmawiamy w tej chwili o Ryszardzie Czarneckim. Nie pozwoli. Tak. Znakomicie. Proszę bardzo. Więc to, co pani przed chwilą powiedziała, ja bym uważał, ponieważ być może właśnie pani przed chwilą skręciła bat na plecy swoich koleżanek i kolegów, którzy mają dyplomy w Kolegium Humanum i teraz zasiadają w spółkach Skarbu Państwa. I ja mam już ponad setkę osób, waszych asystentów, polityków, radnych, my to przedstawimy, którzy już dzisiaj są tymi tłustymi kotami Tuska i siedzą czego ofiarami? Ofiarami systemu, które skończyliście. Nikt z Koalicji Obywatelskiej nie zasiadał w spółkach Skarbu Państwa. Ale ci się zasiadają. W Szczecinie nawet wyborczo o tym pisze, że zasiadają wasi radni. A ja zaraz panu powiem, dlaczego pan kłamie. Dlaczego kłamie? Dlatego, że dyplom MBA z Kolegium Humanum dzisiaj nie uprawnia do tego, żeby zasiadać w spółkach Skarbu Państwa. To jest zarządzenie ministra aktywów państwowych. Nie wie ale pan proszę, o tym? Proszę panią, ale wcześniej były spółki samorządowe. Pani nie wie, że w spółkach samorządowych też trzeba mieć było ten dyplom i mieliście spółki samorządowe w dużych miastach. Jest stan na dzisiaj. We Wrocławiu, ale ja panu mówię, jak przepraszam bardzo. Ja pani mówię, albo rozliczamy wszystkich, albo rozliczamy wszystkich. Przepraszam bardzo. Może pan odwracać tłustego kota ogonem. Ja wiem, że panie mają koalicję i możecie mnie razem atakować. Proszę pana, ale ja sobie spokojnie pana nikt nie ma tutaj koalicji, proszę pana. Ale oczywiście, tylko chciałam panu powiedzieć. To absolutnie robi. Co jednostronnie? Oczywiście jednostronnie. Jak ja mówię o premierze, to pani mówi, że nie ma tematu. Jak pani mówi o Czarneckim, to robi pani z tego. Pozwoli pan, że to ja decyduję o tematach, a nie pan.